masz coś wspólnego z fotografią? Wydaje mi się, że mam. No to się. No to 18 lat tylko i wyłącznie żyje z robienia zdjęć. Także troszeczkę czasu i życia poświęciłem dla fotografii. A zdjęcia robisz jakie? Głównie jestem reporterem. Przynajmniej taki mam warsztat. Chociaż w klasycznym takim ujęciu, no to jestem propagandistą. Po prostu zwyczajnie. Robię propagandę dla instytucji, dla których pracuję i dla osób, dla których pracuję. A poza tym też jestem portrecistą i lubię portrety. Czy pracowanie na etacie, bo chyba całe życie pracujesz na etacie. Nie, ja na etacie pracuję no. Od 2011 roku, a potem miałem przerwę. Na etat wróciłem dopiero rok temu. I robota na etacie jest, że tak powiem, łatwiejsza? No to jest zupełnie inna robota. Jak ona wygląda? No w urzędzie masz tak, że jednak musisz być od do. No. I czy masz pracę, czy masz trzy tematy dziennie, czy wyjazdowo, no to musisz jednak codziennie do tej roboty chodzić. Większość naszych kolegów jest jednak przyzwyczajona do tego, że jednak pracują wtedy, kiedy mogą, kiedy chcą, albo wtedy, kiedy są zlecenia. No i to jest chyba normalne. No i... To nie jest taki typowy wolny zawód, jak wszyscy myślimy, że jest, więc no jestem teraz urzędnikiem państwowym. Jakby to źle nie zabrzmiało, albo dobrze, no tak to wygląda. Urzędnikiem jesteś już trzeci raz w swojej karierze. Sejm, prezydent i teraz senat. W Sejmie nie byłem urzędnikiem. Nie byłeś urzędnikiem? Nie, byłem na śmieciówce. To wiesz, ale wtedy, dobrze płacili? Wtedy dobrze płacili. Wtedy dobrze. Ale... Teraz już tak dobrze nie płacą. Tak. Kryzys. Inflacja. Inflacja. Nie, myślę, że teraz płacą dużo mniej niż zarabiają 2007-2010. Jak się zostaje fotografem prezydenta? To jest dobre pytanie. Nie ma takiego odbytego środka. U mnie była historia bardzo, bardzo prosta. No ja mam rodziców fotografów. Od początku lat 80. mieli zakład fotograficzny w Płońsku. No i to była taka droga od nienawiści do miłości, bo wykonywali, nie dość, że mieli laboratorium, to jeszcze wykonywali zdjęcia okolicznościowe, czyli w tamtych czasach było bardzo popularne studio. Więc soboty, niedziele to było albo śluby, albo chrzty. Mm-hmm. I kiedy moi znajomi wyjeżdżali z rodzicami na weekendy, to u mnie wakacje wyglądały od niedzieli wieczór z rodzicami do piątku wieczór. W sobotę trzeba było pracować. No. Więc nienawidziłem fotografii, nienawidziłem tego zawodu w ogóle, aparatu nie chciałem dotykać. No i w pewnym momencie była taka historia, że ojciec musiał dzwonić pracownika, a już był w tym momencie przyjęty reportaż z kościoła, oczywiście ślubny. Mam 5 lat młodszą siostrę i Marta bardziej była zafascynowana jednak robieniem magią fotografii i robieniem zdjęć i poszliśmy we dwójkę. No i zrobiła dużo lepsze zdjęcie ode mnie. Ja miałem wtedy 17 lat. Ona miała wtedy lat, no już miała 12 lat. Więc ona poszła po prostu jako gówniara. To totalna gówniara. Dziecko poszło robić zdjęcia. I zrobiła lepsze materiał niż ja. No i męska ambicja jednak przejęła inicjatywę i nie, nauczy się tylko. Znaczy, bo ja słyszałem tą historię i... Wiem, że chciałeś być artystą, a nie rzemieślnikiem przy tym zleceniu. Chyba tak. Tak, lampa błyskowa na wprost, styl Arturo Mari. Całe czarne tło. Czarny pan młody, prześwietlana biała sukienka, super. To jest ta fotografia, która wtedy górowała we wszystkich reportażach. Mi się to kompletnie podoba. To nie ta estetyka. To nie tak, jak teraz pójdziemy, wiesz, z lampą na ulicę i damy w twarz, to teraz jest to artyst. Tak. Wtedy tego klienci nie... Tak. Brusie Gildanie myślę, że w Polsku nikt nie słyszał w tym czasie. To później była co? Warszawa, studia? Potem były studia. Ta fotografia była już tam, tak? Wiesz co, ja dostałem się na prawo. No. I po roku prawa stwierdziłem, że to jednak nie jest to. Zawsze chciałem iść na stosunki międzynarodowe, więc moi rodzice stwierdzili, że spoko, nie ma problemu.
No, tylko muszę sobie zarobić na to. Więc dostałem od, wypożyczony od ojca aparat, lampę, komputer, jaki był, taki był, karta. Mówię, masz, oddasz jak zarobisz i kupisz swoją. No dobrze, więc oczywiście korzystałem z infrastruktury tego, że zakład był w Płońsku, tam zaczęły składać jakieś śluby, wieczne dyskusje przy obiedzie o fotografii, o tych ślubach, duży konflikt pokoleniowy z ojcem, ojciec skończył spokojną, więc to jest zupełnie inne podejście do fotografii. Wtedy już były cyfrówki. Ja pamiętam, miałem takiego pierwszego Olympusa. Też miałem Olympusa. Nie pamiętam teraz modelu. Jakiś taki mały i kosztował po prostu jakieś chore. On tam miał zoom nawet, chyba 20-krotny, więc zatrważające. A potem był, ojciec kupił Canona 300D, takie srebrnego. To były sprzęty. I to były sprzęty. Nie? ISO 4000 maksymalnie. 400. I się robiło. I się robiło. A teraz 4000 i mało. Zdecydowanie. Jeszcze wiesz, jeszcze jasne szkła. No. Ale to, bo tak, tak wiesz, sprzęt poszedł do przodu, tak? Czasami mam wrażenie, jak oglądam, że to, co się robiło kiedyś z tymi ograniczeniami, było lepsze. Bo teraz jak masz kartę i masz załadowane 32 giga. Na przykład. Ja mam jedną kartę 512. Tylko pod wideo. To tam wchodzi ile. Ile dusza zapragnie. A ja zawsze miałem ciężki palec. Ja też mam ciężki palec i. Znaczy nie, inaczej. Mam ciężki palec, ale jak porównuję się do kolegów, to się okazuje, że jednak on nie jest taki ciężki. Nie jest taki ciężki. Nie, Asia Kinowska zawsze mówiła, jak robiła edycję naszego albumu, to mówię. Teraz piki Łukasza, on ma ciężki palec, trochę to potrwa. Mówisz o albumie, który został wydany na koniec prezydentury Bronisława Komorowskiego. Tak, prezydentura w obiektywie. Tak, widziałem, że jesteś bardzo taki, przygotowany. Taki. Tak, z zdjęciem ktoś, Wojtka Grzelińskiego. Jakby ktoś nie widział, dużo zdjęć, pewnie nie do dostania w tej chwili, sprzed siedmiu lat. Nie wiem, czy w lajce stary jeszcze go nie ma, wiesz? Może jakieś końcówki. Kawał historii. 5 lat z prezydentem. Tak, wcześniej z marszałkiem Sejmu jeszcze. Ja zacząłem pracować z Bronisławem Komorowskim w 2007 roku. To 3 lata przepracowane do wyborów. Do wyborów. Do katastrofy smoleńskiej tak naprawdę. Bo wtedy się zaczęło już bardzo, bardzo intensywnie. Ja pamiętam, że my wtedy chodziliśmy już na rzęsach. No. Chodziliśmy na rzęsach, prezydent bardzo, wtedy marszałek bardzo schudł. A kampania była dopiero później. Czyli ja dokumentowałem tylko i wyłącznie tą część oficjalną jako marszałka Sejmu wykonujący obowiązki prezydenta zgodnie z konstytucją. Natomiast kampania mnie nie dotyczyła. Ale to było w trybie kampanijnym praktycznie, tak naprawdę, no, więc to samo. Tak czy siak byłeś cały czas. Słyszałem, że pan marszałek, już wtedy prezydent, tak? Po zaprzysiężeniu, co powiedział do ciebie? Pamiętasz? Po zaprzysiężeniu? No. Wiesz co, wiem, że zaproponował mi pracę. Że podobno powiedział, że to co, widzimy się w pałacu, tak? Tak. Łukasz, to co, idzie ze mną do pałacu. Byłem w ogóle zszokowany. Mówię, oczywiście, że tak. Prezydentowi się nie odmawia. Nie wiem, jak jest teraz, ale kiedyś panowała taka... To nawet chyba było przed zaprzysiężeniem, wiesz? Chyba było po tym, jak już został prezydentem elektem. Bo on sobie oddał... zrezygnował z funkcji marszałka. Mieliśmy taki dzień w lipcu 2010 roku, że było 3 osoby jednego dnia poniosły obowiązki prezydenta. Taki, no. 6-7 lipca, jakoś tak. Wtedy marszałek senatu przejął obowiązki prezydenta, zgodnie z konstytucją.
Tego samego dnia Grzegorz Schetyna został wybrany na marszałka Sejmu, więc mieliśmy nawet takie zdjęcie, robiliśmy trzech panów na schodach w Sejmie. Zmiana warty. Tak. Z prezydentem spędziłeś 5 lat. Ile wyjazdów było? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ktoś to zliczał na pewno. Trzeba by zajrzeć na stronę archiwalną, ale tego było dużo. Było dużo, naprawdę. Najbardziej egzotyczny wyjazd? Egzotyczny? Egzotyczny, no. Także pojechałeś gdzieś i mówisz, kurde, nawet nie, no nie wiem. Afryka jakaś, nie wiem, no nie. Coś dziwnego. Nie, wiesz co, mi się w 2011 roku urodził syn. I jednak musiałem trochę pobyć też w domu. A od 2011 do tego przeszedł do pałacu Wojtek Grzyński i Piotr Kłonecki. Także moje góry fotograficzne, miałem w końcu możliwość z nim pracować. I się bardzo z tego cieszę, bo on miał kształtowo fotograficznie. To jest najważniejsza osoba w moim fotograficznym życiu. No i jeszcze Andrzej Zagmuntowicz. Ale to jest zupełnie inna historia. Ale jeżeli chodzi o taki wyjazd egzotyczny, nie wiem. Ja się bardzo cieszyłem na wyjazd do Stanów, do Białego Domu, na spotkanie z Obamą. Bardzo się cieszyłem na wyjazd do Izraela. Zwyczajnie, że tam nigdy nie byłem. Może pochodzę z Płońska, a w Płońsku rodził się Ben Gurion, więc oni go tam w ogóle uwielbiają. Więc taki smaczek prywatny był w tej wizycie. Nie było chyba takich w moim przypadku takich egzotycznych. No dobra, wyjazdów. Jedziesz do Stanów, do Izraela, czy nie wiem, gdziekolwiek indziej. Jest robota. No. Od rana do wieczora. Jest czas na pójście w miasto? Czasu na pójście w miasto w Stanach nie było kompletnie, bo to był grudzień. To było zaraz po szczycie NATO w Lizbonie. Ja wtedy już odczułem, że naprawdę, że jestem przepracowany. Nawet zemdlałem w samolocie powrotnym. Była taka historia. Potem wszyscy nasi koledzy występowali w mediach, jak to wygląda praca fotoreportera i praca na wyjazdach zagranicznych z głową państwa. Nie, w Stanach nie było kompletnie na to czasu. Czyli co, Stany zwiedziłeś na zasadzie z lotniska, droga z lotniska do Białego Domu, tak? Do hotelu, z hotelu, tak, do Blair House, bo tam był prezydent. No i potem punkty faktycznie te, które mieliśmy. Potem jeszcze byliśmy w Cleveland. Czyli wszystko z okien samochodu. Generalnie ta robota tak wygląda, że oglądasz, wszyscy mówią, że a jedziesz na wycieczkę, na wyjazd zagraniczny. No w ogóle ekstra, fajnie. No nie, jedziesz od... Wsiadasz do samolotu, odbiera się kolumna na lotnisku. Nawet nie wiesz, jak to lotnisko w środku wygląda, bo od razu wsiadasz do samochodu. Hotel, ewentualnie od razu punkty oficjalne. Tam biegniesz, żeby zdążyć na przywitanie, bo z reguły no, jak prezydent podjeżdża, to ty prezydent, musisz być. Uwaga, prezydent zazwyczaj podjeżdża pierwszy. Zazwyczaj nie. Zazwyczaj pierwszy jest protokół dyplomatyczny. No tak. A potem dopiero prezydent. Ale jest kilka krajów na świecie, które jednak docenia naszą robotę. No. I są to Stany, są to Niemcy i właśnie jest to Izrael. Przynajmniej na ten czas było. Że fotograf jedzie z samochodzie protokołu dyplomatycznego albo jeszcze oddzielny w ogóle z przodu po to, żeby zdążył. Z reguły fotografowie jadą na końcu, tuż przed ekipą dziennikarską w kolumnie. Więc są to punkty, robienie punktu, potem szybko wysyłka zdjęć. Nie kolejne punkty. Program prezydencki wygląda tak, że masz odpisane wszystko co do minuty. Tam jest wszystko zagospodarowane, więc jak o 23 idziesz po kolacji spać, to nie masz sił naprawdę pójść w miasto. Dobra. To czymś... Byłeś w Stanach, w Niemczech, w Izraelu, mówisz, że tam wiedzą, jak nasza robota powinna wyglądać. Tak, przynajmniej dbają oficjalnych fotografów. Czy udało się coś z tamtych dobrych nawyków i obyczajów wcielić na nasze podwórko? Wiesz co, tak. Znaczy to... Czy machina urzędnicza u nas jest tak wielka, że nie da się pewnych rzeczy przejść? Machina urzędnicza to jest jedna rzecz. Drugą rzecz jest jakby rozpisany protokół dyplomatyczny. To oczywiście jest kwestia szefa protokołu dyplomatycznego, który jakby nami się opiekuje, głównie prezydentem, ale on zawsze tym sprawuje też pieczę nad nami.
To nie zależy od nas winy w przypadku wyjazdów zagranicznych, bo to obcy protokół nas. Natomiast tutaj wiem, że bardzo często jest praktykowane, że jednak ekipa fotowideo stara się być w tych samochodach jednak z przodu, albo przynajmniej parę samochodów do przodu za głową państwa, więc coś tam się ruszyło. Ale nabiegałeś się. Nabiegałem się, tak. Nabiegałem się, parę razy sprzęt upadał, parę razy były wrotki. Także było ciekawie. Z takim uśmiechem i rozdrobnieniem to wspominam, bo to był dobry czas. No, to był najlepszy lat mojego życia tak naprawdę, no. Który poświęciłem tej robocie. Były takie, nie wiem, wyjazdy. Przyjechałeś do domu i dzwonią do ciebie, że już jedzie po ciebie samochód, bo trzeba gdzieś z powrotem do roboty jechać. Nie, znaczy po mnie samochód na pewno nie przyjeżdżał. Ja dojeżdżałem do pałacu i z pałacu dopiero się ewakuowaliśmy samochodem służbowym. Ale to były już takie, nazwijmy to, oficjalne, wcześniej przygotowane jakieś tam tak, roboty, ale były takie jakieś niespodziewane, że wyjazdy, że nagle ktoś coś wymyślił, że nie wiem, jedziemy, lecimy. Było parę takich wyjazdów, ale to raczej związanych z inną dziwną sytuacją. Nie wiem, jakaś tragedia pociągu. To się okazało, że w nocy dzwonił Łukasz, faktycznie, wiesz co, rano wyjeżdżamy, bo prezydent podjął decyzję, że tam pojedzie, albo że spotka się z osobami w związku z tą tragedią. Trzeba to dokumentować. Było tak. To pamiętam, że była tragedia pociągu chyba na Śląsku. Nie wiem, 2013-2014 rok. I tak się faktycznie wydarzyło, ale z takich, no 10 kwietnia przede wszystkim, jeszcze czasy sejmowe. Nie pamiętam, że w piątek byłem na jakiejś imprezie. I rano, w sobotę rano, była nastawiona trójka, wtedy dobra trójka, prawdziwa trójka. I Beata Michniewicz miała swoją poranną audycję oczywiście z politykami. Padła informacja, już taki jeszcze wczorajszy lekko. I nagle słyszę, że wszyscy do mnie dzwonią. Czy ja poleciałem z prezydentem, czy marszałek poleciał. Także ja wydzwoniłem wtedy też osoby z kancelarii Sejmu. No, ubrałem się, pojechałem. No i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to najśmieszniejsze. No, taki paradoks cały tej historii jest taki, że my z marszałkiem Komorowskim i z większą częścią tych ludzi, którzy zginęła, byliśmy 10 kwietnia 2009 roku w Katyniu i lądowaliśmy na lotnisku w Smoleńsku. Więc w starym paszporcie jeszcze mam wizę rosyjską. I to mnie tak jakoś przeraziło wtedy. Czy prezydent Komorowski był dobrym szefem? Super! Naprawdę rewelacja. Znaczy, tym bardziej, że prezydent Komorowski, jak wszyscy wiedzą, ma piątkę dzieci, więc on podejście do... Znaczy, mnie przynajmniej traktował jak takiego swojego przeżywanego trochę syna, bo i uśmiechał się i dbał... Ty też byłeś najmłodszy z całej ekipy. Tak, ja miałem 25 lat, jak zostałem fotografem prezydenta. Zresztą syn prezydenta do mnie zadzwonił w moje urodziny, nie wiedząc kompletnie o tym i o tym przekazie, więc byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I byłem tak najmłodszy z tej całej ekipy. No reszta to już stare wyjadacze. Doświadczeni fotografowie. Dobra, a pamiętasz swoje pierwsze i ostatnie zdjęcie w tej robocie? Ostatnie pamiętam. Robiłem zdjęcie wspólne prezydenta Dudy i prezydenta Komorowskiego 6 sierpnia 2015 roku na schodach. I robiłem to z tyłu, czyli byłem totalnie za nimi. Zrobiłem zdjęcie, jak oni się żegnają, prezydent odchodzi. I to było po zaprzysiężeniu prezydenta i to było moje ostatnie zdjęcie dla kancelarii prezydenta. A pierwszego nie pamiętasz? Pierwsze pamiętam. Jako tak dla kancelarii prezydenta. No. To był 15 sierpnia 2010 roku i to było przyjęcie w ogrodach prezydenckich z okazji Święta Wojska Polskiego. Wtedy prezydent przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi.
No i z takim zwyczajem generalnie prezydentów jest, że wydaje przyjęcie 15 sierpnia, 11 listopada, no i potem jeszcze 4 czerwca wszedł w grę, więc tak. Dobra. Oglądałeś pewnie, jak przyszedłeś do roboty, do pałacu, to oglądałeś zdjęcia swoich poprzedników, co było robione? Oczywiście, że tak. Ja nawet ich śledziłem na bieżąco. Dobra. Bo mnie interesowało to, jak to wygląda. Bardziej, że ten świat jest bardzo mały. I Maćków znałem już wcześniej, zanim przyszedłem do pracy. I teraz tak. Tamte zdjęcia były bardzo, nazwijmy to, oficjalne. Tak. Z tego co pamiętam. Tak. Przyszliście wy, nastał nowy ład pod względem obrazu, tak? I te zdjęcia całkowicie się, tak powiem, zmienił. Zmienił się całkowicie po przejściu Wojtka Grzybowskiego. Ja jednak wzorowałem się na tym, co się dzieje w prasie, czyli na tym, żeby na jednym zdjęciu była jak największa historia powiedziana. Więc te zdjęcia newsowe gdzieś tam mi cały czas siedziały w głowie. Zresztą Maćkom, poprzednikom też. Cała historia się zmieniła w momencie, kiedy przyszedł Wojtek Grzędziński ze swoim doświadczeniem z WordPress Photo i w ogóle takim flow tego obrazu, taką płynnością, że to jednak można mniej konserwatywnie to robić, a jednocześnie mając jakieś tam swoje reguły i zasady w fotografii. No i Wojtek pokazał właśnie, że to można tak robić. Mówię, super. Ekstra. Myślisz, że działamy. Myślisz, że teraz to, co robi Kuba Szymczuk, jest, że tak powiem, ciągłością waszej, że tak powiem, roboty? Na pewno jest jakąś tam ciągłością, natomiast każdy z fotografów ma swój styl. Kuba Szymczuk jest rewelacyjnym fotografem. Pozdrawiamy Kubę. Pozdrawiamy. Tak nie będę ci słodził, Kuba. No ale to jest zupełnie inny bohater. To są dwie różne bajki. Dobra. Urząd ten sam, ale dwie różne bajki. Inne podejście, inny wiek. Jednak prezydent Komorowski był bardziej konserwatywny, przynajmniej w wyglądzie. Czasami no, oczywiście był serdecznym, znaczy cały czas jest serdecznym i uśmiechniętym człowiekiem, natomiast no, jednak inaczej miał inną wizję troszeczkę tego urzędu. Pan prezydent Komorowski, z tego co gdzieś tam wyczytałem, tak, powiedział, że możesz wejść do apartamentów prywatnych, ale bez aparatu, tak? Tak. Tam się nie fotografuj. Tak. I teraz moje pytanie takie, czy ktoś próbował jednak tego prezydenta przekonać do tego, że warto pokazać się też z innej strony? Ale po co? Strony. W tym samym czasie, tak, w Stanach jest Barack Obama. Dokładnie. Jest Pete Souza, który pokazuje tego Obamę, że tak powiem, no nie, od tej prywatnej strony. Nie tak? Będziemy ukrywać, że no my się wzorowaliśmy w ogóle na tej fotografii. To była już wtedy chyba druga kadencja Baracka Obamy. No i w pierwszej kadencji jednak Souza pokazał światu, że można pokazać bohatera fajnie, miło i serdecznie. I z tym samym ja przyszedłem i Wojtek Grzędziński jakby to jeszcze bardziej rozwinął, bo przejął całą... Przejął, był szefem działu przede wszystkim, więc przejął całą tę wizję nie tylko pod względem jakby technicznym fotografii, ale pod względem przekazu. Trzeba mieć na uwadze, że prezydent no jednak postawił te granice i my musieliśmy to respektować, bo to jest moja przestrzeń prywatna. Nie fotografujemy dzieci. Z psami się pokażę, co robił niejednokrotnie. Natomiast tam, gdzie żyją, no, musi mieć ten prezydent tą przestrzeń dla siebie. Rozumiem, a my, że pracujemy dla prezydenta wtedy, znaczy pracujemy dla prezydenta i robimy to za szafkarza, więc ja, wiesz, to tak nawet bym, tak po ludzku bym nie chciał, bo wiem, jak ty, mają cały czas ochronę przecież. No. Cały czas zrywał się. Ja nic nie wiem. Wszyscy się zrywają. Nie ma prezydenta, który się nie zrywa. Nie wiem. Dobra, słyszałem o prezydencie Kwaśniewskim, ale... A to słyszałem historię, nie wiem. A propos prezydenta Kwaśniewskiego, nie pamiętam, kto mi opowiadał, jak prezydent Kwaśniewski, jak został, nie wiem, to już pewnie była druga kadencja, tak? Chciał się przejechać samochodem.
Chyba słyszałem o tym, no. Kontynuuj. Nie, no nie będę kontynuował, no, ale wsiadł i sobie pojechał. Mimo tego, że nie powinien. Jednak sam za kółko. Znaczy, jeżeli jest bezpiecznie, nie ma nie jeszcze ruch. Po lotnisku można pojeździć. Na przykład tak, albo na zamkniętym odcinku autostrady. Zdecydowanie tak, wtedy jest bezpiecznie. Wtedy BOR pewnie z niechęcią, z dużą niechęcią zezwala. Dobra, a jak zostajesz fotografem u prezydenta, możesz z nim być tak jak ja tutaj z tobą, no. Tak? Wszyscy inni, my jesteśmy 10-15 metrów od prezydenta, tak? Tam gdzieś w którejś, tu chyba w książce jest nawet, Wojtek Okulcznik mówi, że chciał zrobić zdjęcie prezydenta i samolotu i pyta, czy tak blisko prezydenta może podejść, więc panowie z BOR-u mówią, ale ty możesz wszystko, bo ty tu pracujesz. Poza tak? wejściem szyk bojowych, to wtedy już tego nie, już po uszach chłopaki lepiej. Dobra, jesteś blisko prezydenta, tak? Tutaj cię wszyscy znają, więc jakby cała ochrona prezydenta cię zna, więc lecisz i możesz być blisko, tak? A jak wyjeżdżasz za granicę, to przychodzi ktoś i mówi, ten gość jest fotografem prezydenta i jego trzeba wpuścić? Mamy badża. No. Poza tym leci z nami polska ochrona i dopiero dochodzi ochrona zagraniczna. Więc jak tylko ochroniarz zagraniczny tutaj ma jakiś problem, bo nie wie, czy jestem oficjalny, czy jednak ktoś inny, to wtedy polska ochrona reaguje i mówi, można puszczać, jest bezpieczny. Więc z tym nie było problemu. Tak, to znaczy twoje zdjęcia będą tak dobre, jak jesteś blisko wydarzenia albo bohatera swojego, więc... Dobra. Ilu prezydentów zagranicznych tak mniej więcej spotkałeś? Nie pamiętam, ale pamiętam na pewno Baracka Obama i to było parę razy jeszcze, bo jeszcze był szczyt NATO w Newport i w Lizbonie. Poza tym wizyty jego dwukrotne w Polsce w tym czasie. Wiesz dlaczego pytam? Chciałem się dowiedzieć... Nie liczyłem tego. Czy z Barackiem Obamą masz zdjęcie? Nie mam zdjęcia. Nie masz zdjęcia? Nie mam zdjęcia z Barackiem Obamą. Nie, ja wtedy byłem przestraszony w ogóle całą sytuacją i w ogóle oczywiście pizzuza mi to proponował, ale jakoś tak nieśmiało odmówiłem. Znaczy, to był największy błąd Dobra, tej kariery. Dobra, z kimś innym? Jakimiś innymi głowami państw? Wiesz co... Czy to nie ma tak... Źle to wygląda. Wiesz co, mamy zdjęcie, jak cała delegacja była u papieża. To oczywiście... Ten, co no robił, tego nie ma. Nie, wtedy jeszcze obserwatory Romano i cała obsługa papieska, więc oni robią wszystkich. No. I pamiętam, że wtedy jakieś zdjęcie miałem z papieżem, ale z innymi nie fotografowałem się. To nie były czasy popularności selfie jeszcze. Selfie dopiero wchodziło. No ale tak jak widziałem chociażby w albumie, tak prezydent jechał, to tam selfie za selfie szło. To już był 2014, chyba 2015 rok, natomiast nam trochę jednak nie wypadało. Jednak jesteśmy urzędnikami pałacu i tak... Dobra, nie wszyscy pewnie wiedzą, czy słyszeli tą historię a propos spotkania twojego z Obamą, to może opowiedz. Z Obamą? Tak, wiesz, to w ogóle to była najwspanialsza przygoda, taka szkoła w ogóle, jak należy przyjmować gości, ponieważ tuż przed wejściem oczywiście przechodzimy przez ochronę w Białym Domu, czekam, wychodzi pani, mówi, że za chwilkę przyjdzie fotograf pana prezydenta, wszystko wytłumaczy. Także przybiega wtedy Suza, przedstawia się, mówi, no patrzy na mnie, jaki masz aparat. Mówi, okej, super, dobra, to wiesz co, tutaj masz stałe światło, taki czas, chyba 1:160, przysłona 4:0, czułość 800. To jest wszystko rozpisane. I robisz. Mówię, ale jak to? Cała ekspozycja była podana na tacy, dosłownie. I tłumaczę, tutaj za chwilkę tutaj przyjdzie prezydent, będą witali się tutaj. Biorą do niestety jest taki zwyczaj, że oni witają się w progu. Więc w kulturze naszej jest to w ogóle zdjęcia w progu. Okej, okay. Z tym stanęliśmy.
I tam za chwilkę przejdą panowie z doświetleniem. Wtedy zmieniasz ekspozycję na nowo. Okay. No więc ta pierwsza część taka nieoficjalna. Rozmawiamy, gdzieś tam coś dubię, przestawiam sobie, sprawdzam. Kurczę, najważniejsze zdjęcia w roku, więc trochę żeby nie zepsuć. No a potem mówię, co sam mówi, o dobra, to zaraz wejdzie pan prezydent, ja coś tam robię. Odwraca się, cześć, mówi, Barack Obama jest tam. Więc totalnie zaskoczony, powiedział, że przyjdzie, no to przyszedł, ale tak. Tak, no i poszedł oczywiście witać gości. Pete Souza najpierw robił zdjęcia dla Reagana. Tak. Po 18 latach przerwy zaczął robić dla Baracka Obamy. Wtedy jeszcze senatora. Najpierw robił dla prawej strony, później nazwijmy to robił dla lewej strony po 18 latach. Co jak trochę, to u nas tłumacząc. To trochę inaczej jest ten. Ja wiem. Ale tak, tak. Tak w wielkim skrócie. Wyobrażasz sobie robotę, nie wiem, że za 5 lat ktoś do ciebie dzwoni, prezydentem zostaje ktoś z naszej prawicy i mówi: Łukasz, ładne zdjęcia, chcemy, żebyś dalej, tak powiem, pracował. Wiesz co, nie wiem, bo nie dostałem tego telefonu. No. Nie zastanawiałem się nad tym. Wiedziałem z Wojtkiem, że nasza misja z końcem kadencji prezydenta Komorowskiego się kończy. Też tak zrobiliśmy. Natomiast nie mam pojęcia. Wiesz, jakbym zareagował? Pamiętaj o tym, że jest już 7 lat prezydentem prezydent Duda. Zostały jeszcze 3. Co będzie za 3 lata, nie wiem. Za 7 lat. Pamiętaj, że jesteśmy coraz starsi, nie młodzi. Nie ta kondycja, żeby non stop biegać. A to jednak. Ale doświadczenie jest, większe. Doświadczenie większe, ale wiesz, to jest robota 2-4H. No, duży stres. Na początku był mega stres. A potem po pewnym czasie była walka, żeby nie popaść w rutynę. No. Mieliśmy przede wszystkim znaczenia, nominacje profesorskie, nominacje generalskie. Nominacje sędziowskie, to wszystko jest w prerogatywach prezydenckich, więc mieliśmy wtedy faktycznie fabrykę. Najprzyjemniejsze były wyjazdy. No. I wiesz co, tak się zastanawiam, czy czasami na tych zagranicznych też można było coś zobaczyć, ale chyba najfajniejsze były te wyjazdy polskie, bo tam była interakcja, tam prezydent wchodził w tłum, tam powstawały zdjęcia z uśmiechem, z płaczem, z dziećmi, z flagami. Nie ma emocji, nie ma zdjęć. Tam jest tylko shake hand. Wtedy jest shake hand, uśmiech, szukanie planu, żeby to ograć jakoś inaczej, ale nie za bardzo jest czas. Czy nie czułeś się jak w pewnym momencie, jak były te właśnie nominacje generalskie, takie śmakie i owakie, wręczanie medali, odznaczeń, orderów, jak w fabryce? To była fabryka. To była fabryka, ale pamiętaj o tym, że te rzeczy, które szło dla tych ludzi, bo wszystkim dla nich to fotografowaliśmy, no. I taka była też filozofia prezydenta, żeby to były zdjęcia na pamiątkę dla nich, bo oni są głównymi bohaterami tego wydarzenia. To najważniejsze z wszystkim jest to, że mieliśmy zespół. Mieliśmy zbiór fotografów razem pracujących, tylko byliśmy zespołem. I to jest niesamowite, że pomimo tego, że każdy z nas jako fotograf jest takim wolnym elektronem, samotnym wilkiem, który musi ustrzelić zdjęcie, żeby zarobić, żeby je sprzedać, to trwało troszeczkę, nie powiem, że to po prostu było tak, ale my byliśmy zespołem, więc ustaliliśmy na przykład, że Łukasz, ty dzisiaj robisz shake handy, tak? Wojtek na przykład zrobi coś z góry, a Piotrek albo Eliza, albo drugi Wojtek sobie pochodzi między tymi osobami i poszukaj innych kadrów po to, żeby była ciekawa historia na wtedy jeszcze na stronę internetową i Facebooka. Powiedz mi, czy to takie, wiesz, takie ściankowe fotografowanie, tak to nazwijmy, tak? I robienie, nie wiem, może nie 500, ale nie wiem, tam 20 osób, tak, które trzeba ustawić, robisz. Nie przypomniało ci
roboty u rodziców w studio. Życzenia? Życzenia poślubem. Na przykład. Poślubne. Tak, trochę tak. Oczywiście, że tak. Nawet pamiętam, było, że ktoś mi podczas jakichś tam spotkań z fotografami ślubnymi właśnie przypomniał, że to oni tego nienawidzą, fotografie ślubne nie robią, tych życzeń po to trzeba robić, bo ta ciocia dzisiaj jest, może jutro nie być, bo dziadkowi i tak dalej, ta pamiątka jest dla tych ludzi. Tak, troszeczkę to przypomina, natomiast najgorsze, kiedy były takie duże grupy po 200 osób. Spotkania właśnie takie jak 15 sierpnia czy 11 listopada, kiedy wszyscy podchodzą do prezydenta, czy spotkanie z korpusem, to dokładnie jest to samo, bo każdy chce mieć zdjęcie. Każdy chce mieć ładne zdjęcie. My bardziej wtedy myśleliśmy o tym, że każdy po prostu warto, żeby mieć zdjęcie pod względem dokumentacyjnym, pod względem estetycznym. Nie było czasami warunków na to, żeby... Oczywiście kombinowaliśmy, tak? Żeby zdjęcie było jak najciekawsze, ale kiedy masz 500 osób na sali, jeżeli w ścisku jeszcze do ochrona dookoła, ciężko jest zrobić naprawdę fajne zdjęcie, kiedy... Dobra, my żeśmy zawsze narzekali na prezydenta Komorowskiego, że trzeba było robić zdjęć bardzo dużo, żeby utrafić otwarte oczy. To prawda. Bo mrugał pan prezydent strasznie mocno. Tak, poza tym, że prezydent miał jeszcze grube okulary, co również utrudniało dobre przedstawienie jego w najlepszym świetle. No bo nie oszukujmy się, no tryb seryjny poszło. Z wyjątkiem Wojtka oczywiście, bo Wojtek nie potrafił w tym momencie złapać. Dobra, czy powstały zdjęcia, które nigdy nie zostały, nie wiem, opublikowane? Takie... Wiesz, o czym mówię. Tak. Poza tym... Jakieś, nie wiem, głupie wpadki, coś było takiego, co wam się udało mimochodem utrafić i wiedzieliście, że jakbyś pracował w agencji fotograficznej czy w gazecie, to byłaby jedynka. To byłaby jedynka i miałbyś, że tak powiem, w portfelu grubo. Były takie sytuacje, ale wiesz co, my w pewnym momencie już mieliśmy, ja przynajmniej ja mogę odpowiedzieć za siebie, na pewnym etapie już współpracy miałem taką autocenzurę, że nawet aparatu do oka nie podnosiłem, a kiedy widziałem, że jest sytuacja, która jest niepublikowana, jest ciekawa, na przykład dla prezydenta, żeby to mieć, albo dla rodziny, to oczywiście robiłem te zdjęcia, natomiast prezydenta na wielbłądzie zdjęcie, które zrobił Wojtek Grzędziński, nie zobaczysz w albumie i nie zobaczysz w ogóle w żadnej chyba publikacji. Natomiast takie zdjęcie powstało. No właśnie pytam, czy to były robiliście też, rozumiem, tak, całkowicie prywatne, do tylko dyspozycji tak. prezydenta zdjęcia i takie tak. są. Na przykład spotkanie prywatne, ktoś z rodziny chciał się, ten prezydent prosił, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, on jest prezydentem 2-4H, no nie stanie się tego. Najbardziej zaskoczył mnie w pozytywnym i negatywnym sensie prezydent jaki? Z tych, których spotkałeś? Kojarzysz? Ktoś był, nie wiem. No mówisz, że Barack Obama cię zaskoczył tym, że tak. po prostu był taki bardzo bezpośredni, taki amerykański. No to jest tak? 100% Ameryki w Ameryce. A ktoś tak, że myślałeś, że ktoś jest kurde takim, nie wiem, wyglądał na fajnego gościa, a się okazało, że to jednak nie. Nie pamiętam, wiesz? Natomiast my też nie byliśmy na tyle blisko, żeby ich poznawać. To był shake-end, przejście, zasiadają do rozmów. Tutaj tryb prasowy również, czyli mamy 2 minuty na zrobienie zdjęć, wychodzimy, zrzucamy materiał. Nie wchodzimy w relacje z prezydentami, to już jest kwestia indywidualna głowy państwa. Nie wchodzimy w takie relacje. Dobrze. Teraz wrócimy do twoich początków. Przyjechałeś do Warszawy, studiowałeś sobie, zacząłeś dorabiać, tak. Żeby się utrzymać, tak? Twoja pierwsza robota fotograficzna w Warszawie to? Pierwsza robota fotograficzna w Warszawie to zacząłem pracować dla Istniusa na agencji newsowej, ale wcześniej jeszcze, nie, przepraszam, pracowałem dla takiego periodyku na studiach, stosunki międzynarodowe. A nie, chciałem zapytać o Mazura. O Mazura, to było po Istniusie. Tam my się poznaliśmy. A
Po agencji Mazur zacząłem pracować już dla Kancelarii Sejmu. No. To też to długo nie trwało chyba, z pół roku dla tego Mazura pracowałem. Poznałem wtedy Ciebie, poznałem Bartka. Chyba nikt z tych fotografów się tak naprawdę dalej nie utrzymał. No tam rotacja jest spora, ale nie, dlatego pytam, bo Ty z tego co wiem, to Ty już wtedy, tak, dla Mazura robiłeś politykę. Tak, dla Istniusa też. Dla Istniusa też. Robiłeś coś innego oprócz... Wcześniej oczywiście były, wiesz, zlecenia w domu, tak, ale no. Przyszedłeś tu i od razu polityka. Mnie to zawsze kręciło. Mnie zawsze kręciła polityka, ponieważ pochodziłem z Polska, z mojego miasta. I zawsze gdzieś ta magia tych wiadomości czy serwisów informacyjnych, tfu wiadomości, serwisów informacyjnych... Dziennika telewizyjnego. Na przykład też. Co się dzieje, jak to wygląda, że to jest polityka, ale on też ma drugą stronę, jak to poobserwować. Dla samego jakby faktu, chęci obserwacji i dokumentacji tego. Ja wtedy pamiętam, jeszcze byłem w Płońsku, przyjechała do Płońska taka objazdowa wystawa Dalaj Lamy w Polsce, autorstwa Jurka Gumowskiego i to zobaczyłem prawdziwą fotografię prasową. Wtedy pokazałem tacie, mówię, słuchaj, to są zdjęcia, tak będę robił. Dobra. Prawdziwa fotografia prasowa i Kamiński? Kamiński czy Kamiński? Który Kamiński jest najlepszy? To jest Łukasz Kamiński, jest jeszcze Kuba Kamiński. I najstarszy z tego towarzystwa Sławek Kamiński, który ma największe i najdłuższe doświadczenie. No Sławek Kamiński przede wszystkim ma największe doświadczenie. Sławek, jeżeli chodzi o fotografię polityczną, jest doświadczonym wyjadaczem. Najważniejsze zdjęcia chyba historyczne na przestrzeni tych od 30, prawie 40 lat zrobił. Z Kubą Kamińskim jesteśmy równolatkami. Kuba Kamiński jest rewelacyjnym fotografem. Pozdrowienia, mam nadzieję, że obejrzysz dla to. Wszystkich. To Kamińskich. Dla wszystkich Kamińskich. Sławku, dla maleństwa również. Mam nadzieję, że Kuba tam będziesz bezpieczny w Ukrainie. Kuba Kamiński mega się rozwinął, bo miał już dużo szybszy rozwój fotograficzny niż ja. Ja jednak gdzieś tam zostawałem za nimi w tyle. I wcale się tego nie wstydzę, bo ja się od nich uczyłem. No właśnie dlatego tak pytam. Bo Sławek już dawno pracował. Ja Sławka poznałem tu, jak przyjechałem do Warszawy w 2009 roku, tak? Ale wcześniej oglądało się jego zdjęcia, wiesz, w gazetach, tak? Dokładnie. Człowiek mówił, wow, jakie tam... Jakie foty, tak? To były czasy, kiedy oglądało się gazety, przeglądało się gazety. Nawet nie czytało się tekstu, tak. Tylko przeglądało, czytało się zdjęcia i zwłaszcza, kto zrobił zdjęcia. Bo mi się zdjęcie super podoba. No to tak, to były takie czasy, że poznałem naszych kolegów, na których zdjęcia się uczyłem, tak? Wyczekiwałem momentów podobnych. No, Sławek Kamiński, Tomek Gzel z Papu, Radek Pietruszka, Kuba Stałowski, który tak w ogóle robił wystawy razem z moim ojcem, Adam Haustowski z Forum. Wtedy jeszcze poznałem, miałem tą przyjemność, kiedy moim szefem w Istniusie był Mirek Stelmach. Pozdrawiam Cię, Mirku, serdecznie. Też mnie bardzo dużo nauczył. A pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie w gazecie, w prasie? Pamiętasz, co to było? Czy poleciałeś, kupiłeś i mówisz, jest moje, jestem w końcu w gazetach? Wiesz co, to chyba było spotkanie... Było spotkanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego razem z Radkiem Sikorskim, który był też w tym czasie ministrem obrony. I to było spotkanie jeszcze w takiej zielonej, brzydkiej sali w Pałacu Prezydenckim. Teraz jest to sala chorągwiana, wtedy to chyba była sala rycerska. Szczerze nie pamiętam, wybaczcie mi. To chyba w Przeglądzie. Gdzieś tam chyba publikacja była w Przeglądzie, byłem niesamowicie wtedy z tego dumny, super ekstra. W końcu. W końcu. W końcu prawdziwa fotografia prasowa. Dobra. A propos fotografii, chciałem Cię zapytać o prywatę. Czy ty teraz, jak robisz te zdjęcia cyfrą, ty je trzymasz w komputerze, czy jednak w
tradycyjny sposób wyniosłeś to, że zdjęcia powinny być na odbitkach z domu. Czy... Dyski, głównie dyski, aczkolwiek zdjęcia prywatne dzieci. No. Są naciski na mnie. Jest silny lobby, żeby jednak przygotować te pliki do druku i wysłać do rodziców, żeby jednak było to na papierze i z laboratorium już w Pońsku. Tak, mamo, pozdrawiamy. Zdjęcia się tak szykują cały czas. A nie wiem, w domu wiszą, nie wiem, u ciebie jakieś zdjęcia, coś się, że tak powiem, dzieje? Czy masz na tyle dużo tej fotografii na co dzień, że już nie chcesz jej... Strasznie dużo ma tej fotografii na co dzień. Wiszą zdjęcia rodzinne, zdjęcia dzieci, nasze wspólne, natomiast z fotografii pracowej, zawodowej nie. Dobra, a kompletnie. Czy zdarza się, że jesteś bez aparatu? Dzień bez aparatu istnieje? Istnieje. Jest to wtedy bardzo szczęśliwy dzień dla mojej głowy, żeby i dla kręgosłupa. Wtedy nie myślę obrazkami, chociaż to nie jest takie proste, bo gdzieś widzę jakiś moment czy jakąś sytuację, nie zdążę... Nie wychodzi telefon wtedy z kieszeni? Wychodzi, ale na szczęście już wtedy jest po sytuacji, wiesz? Już wtedy jest po sytuacji i wtedy mówię, kurczę, dobra, przestaję, nie myślę fotograficznie. Ale ten nie jest możliwy w naszym przypadku, my już myślimy, jesteśmy tak zaprogramowani przez to. Dobra, jakbyś nie został fotografem, to kim byś był? O, wiesz co? Tak sobie pogadałem z paroma osobami, żeśmy stwierdzili, że... Czy ja stwierdziłem, żeby ich tam nie... że zostałbyś politykiem. Broń Boże. Nie. Ale? Nie. Jak miałeś lat 15 czy 16... To byłem w Sejmie, tak. Byłeś w Sejmie. Byłem posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży i od tego się zaczęła też taka trochę fascynacja. No. Już jakby wzmogła to fascynację. Ja ci wiesz, teraz wiesz, jak to wygląda... Od drugiej strony. Dokładnie tak? Tak. Dokładnie tak. Już spotkanie w sali kolumnowej z marszałkiem Borowskim, którego mam przyjemność dzisiaj oglądać na co dzień w Senacie. Przyjechał premier, wtedy premierem był Cimoszewicz. 100 cukierków, torba z cukierkami na 1 czerwca. Tak, to było. Najlepsze. To było najlepsze. No i sala plenarna. To jak to faktycznie wygląda. Każdy w telewizji wszystko jest większe, ta sala jest ogromna. No a później, parę lat później się okazało, że siedzę w tych kuluarach z teleobiektywem i robię portrety tym politykom, których gdzieś tam na ich miejscu siedziałem, myślę, chyba teraz w tej danej części. Łukasz mówi o kuluarach, czyli o tym, że kiedyś w Sejmie można było sobie zejść po schodkach na dół, wejść na korytarz i przez drzwi na dole można było sobie zrobić na przykład zdjęcie na wprost osoby, która przemawia. Tak było. Tak? Prasa tak mogła. Prasa tak mogła. Od ładnych paru lat prasa nie może nic, może wyjść sobie na górę i tam posiedzieć. Dobrze, że był wielki bunt. Przez 7 ostatnich lat. Poczekajmy, będzie przez 8 ostatnich lat. Ale chcieli też, tak, przenieść wszystkich do biura, biuro prasowe zrobić, no pewnie z 500 metrów, jak nie lepiej. Coś takiego, tak. Od sali obrad, żeby było jak najdalej od władzy wtedy. A powiedz mi, czy politycy poza... Teraz pracujesz w Senacie. Tak. Tak? Czy politycy poza tym, jak są, nie wiem, na oficjałkach, są całkiem inni? Bo tu się, wiesz, oglądamy w telewizji, tak? Dwóch kłócących się, nie wiem, polityków partii rządzącej, partii opozycyjnej, nie będziemy teraz wnikać, kto rządzi, kto nie rządzi, tak? Tylko swoich przeciwników. I oni w telewizji się kłócą strasznie. To prawda. A poza? Poza muszą ze sobą rozmawiać i bardzo często ze sobą rozmawiają, bo oni też pracują w komisjach, przygotowują różne dokumenty. Tam również jest dyskusja, debata polityczna.
oni się spierają bardzo często po to, żeby reprezentować jakby swój głos wyborców. W Senacie nie jest to aż tak wybrzmiało, chociaż zdarzały się sytuacje. Natomiast w Sejmie jest to zupełnie co innego. Nie dość, że każdy reprezentuje interes swojej partii politycznej, a w Senacie masz troszeczkę inaczej, masz jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli jesteś rozliczany przez ludzi z danego okręgu, z danego rejonu za to, co robią. No jeżeli na przykład jest problem z kopalniami, to senator z okręgu, ze Śląska, z danego okręgu wyborczego, no będzie tam bronił swoich wyborców i tych, którzy go wybrali, bo suweren później będzie go rozliczał za to. Więc oni mogą się prywatnie lubić, mogą ze sobą rozmawiać, a jak przychodzi co do czego, to muszą jednak upilnować tych swoich interesów i partyjnych, i wyborczych. Więc jest to w pewnym momencie zrozumiałe. Znaczy, po tylu latach jakby pracy jakby to się staje normą dla mnie, który przychodzi faktycznie, to też byłem zdziwiony, że oni na przykład ze sobą potrafią rozmawiać. Potrafią rozmawiać. A najlepsze jest to, że pewnie większość z nich razem walczyła w Solidarności albo później była w partiach postsolidarnościowych, więc... Wszyscy się znają, teraz już pewnie nie, ale pewnie na początku Sejmu, tak, na początku lat 90. to oprócz tego, że się kłócili, to pewnie i nie jedna butelka. Tego nie wiem, ale tam wtedy była jeszcze inna ordynacja wyborcza, wtedy faktycznie było nagromadzenie dużej ilości partii w Sejmie. Więc w pewnym momencie chyba było nawet, nie wiem, 8 czy 9 partii różnych w jednym parlamencie. No tak. Jedziesz na wakacje, bierzesz aparat? Coraz częściej nie biorę. Coraz częściej nie biorę. Jeżeli już jedę na wakacje, to staram się wziąć telefon. No. Bo to jest najlepszy aparat na świecie. Dobrze. Najlepszy aparat na świecie to jest ten, który masz akurat pod ręką. A lubisz być... Tak, wolisz fotografować, czy być fotografowanym? Czy jak już cię ma, już ktoś ma ci zrobić zdjęcie, to już ci się włącza? Mi się włącza, tak, zdecydowanie. Nie. Znaczy to zdecydowanie druga strona aparatu. Nie lubię. A było tak, że mama mówiła, Łukasz, jak tam miałeś lat, nie wiem, 10, 8, 7, 15, mama mówiła, tu stawaj, trzeba zrobić jakieś zdjęcie, czy to już było tak normalne? Nie, zdjęcia komunijne. Albo wiesz, jakiś nowy pomysł na światło, albo jakieś nowe tło, które sobie kupili, no to testowali no po prostu na dzieciach, nie? Więc ale są te zdjęcia gdzieś? Gdzieś są. Ja pamiętam, mam takie zdjęcie z moją siostrą. Gdzieś był jakiś chyba bal przebierańców. I rodzice robili zdjęcia nam właśnie testując nowe oświetlenie, czy nowe pomysły, czy nowe tło. Coś tam się wydarzyło. Natomiast generalnie to raczej było takie zdjęcie, jak każdy ma, czyli na przykład z urodzin, zrobione małpką, niekoniecznie lustrzanką. Jakieś tam zdjęcia wakacyjne, gdzieś jechałem na wycieczkę, to dostawałem tam idiot kamerę, żeby coś zrobić, jakieś pamiątki. Gdzieś te zdjęcia są. Dobra, i robiłeś co? Jak jechałeś, dobra, inaczej, twoje pierwsze takie, jak dostałeś aparat, tak, z tym aparatem to pewnie od małego biegałeś, jak gdzieś tam leżał, to pewnie dorwałeś, coś stryknąłeś, ale pamiętasz swoje takie pierwsze świadome zdjęcie, które zrobiłeś, powiedziałeś, znaczy jak już się tak, wiesz, troszeczkę wkręciłeś w to, tak, tak. Wiedziałeś o co chodzi, czy pamiętasz takie zdjęcie, które zrobiłeś i mówisz, o, tu coś mi wyszło. No przede wszystkim te śluby. Ja tak dążyłem do tego, żeby te zdjęcia były barwne, żeby one były takie świeże, żeby były takie lekkie. Kombinowanie z lampą, kościół tam, żeby to nie była ciemnica. Wtedy z taką satysfakcją w końcu mi się to się udało. Poszłem do taty i powiedziałem, zobacz. Prawa fizyki, prawami fizyki, ale zdjęcie ma być ładne. No. Pod tym względem. Ma być estetyczne, ma być ciekawe. A ojciec co powiedział? A idź ty w cholerę, tak? Tego klient nie chce. Kombinuj dalej. Kombinuj dalej. Dużo się nauczyłeś pracując w polityce. Takiej reporterskiej roboty. Czy te wcześniejsze śluby jakoś tam, nie wiem, pomogły? Mógłbyś, nie wiem, robić inną fotografię?
Śluby pomogły. Śluby bardzo pomogły, bo w polityce jest bardzo podobnie, zwłaszcza kiedy jesteś tym fotografem osobistym, czy tam niektórzy mówią dworskim, ja sobie nie mam żadnego problemu. To śluby pomagają, bo wszystko jest dynamiczne. Na ślubie masz przygotowania, spokojniejsze. Gdzieś tam są jakieś emocje, bo gdzieś tam mama zapłacze, ktoś tam podejdzie, bo się młoda wkurza, bo nie może czegoś zapiąć. Potem masz błogosławieństwo, gdzieś cała rodzina się zbiera, też są jakieś emocje. To są takie dobre emocje, fajne emocje. Natomiast zmieniasz miejsce z mega oświetlonego na ciemne. Zmiana ekspozycji. To trochę tak jak w tej robocie. Biegasz z pokoju do pokoju, biegasz z pełnego słońca do ciemnego pałacu prezydenckiego albo innego dworu, gdzie mają spotkanie. Za chwilkę musisz to wszystko przygotować, zmienić, mieć świadomość tego. Dobra. Co spieprzyłeś? Pamiętasz? Coś, co musiało, że tak powiem, być i nie wyszło, bo właśnie wbiegłeś z tego dworu do środka albo ze środka wybiegłeś na zewnątrz i nie zmieniłeś parametrów? Nie pamiętam. Coś sobie, że tak powiem... czy wiesz, tak na pewno coś było, nie ma takiego, że nie było. Wewnętrznie coś sobie tak, wiesz, kurde, jak ja bym to zrobił, to by było... Na pewno coś takiego było. Ja wiem, że was było pięciu, więc nawet jak jeden coś spieprzył, bo każdemu się zdarza. Na pewno coś spieprzyłem i byłem wtedy na siebie mega zły. I wtedy pamiętam już tak definitywnie, to jeszcze chyba Wojtka nie było, że przechodzę na przepraszam, na zapis na rawach. No. Coś mnie faktycznie do końca poszło. Może to było na wizycie Miedwiediewa w Polsce. Bardzo możliwe, nie powiem ci teraz. Prezydenta. Tak. Wtedy. Wtedy prezydenta. To były dobre relacje wtedy jeszcze polsko-rosyjskie. A powiedz mi jeszcze, co cię najbardziej zaskoczyło w takiej pracy politycznej? Bo poznałeś Sejm, później pracę jako prezydenta, tak? Teraz pracę w Senacie, czyli masz całą naszą władzę przeszedłeś. No prawie jeszcze U premiera nie pracowałem. Ale co cię najbardziej w tym wszystkim, że tak powiem, zaskoczyło? Czego się nie spodziewałeś, że może być? Machina urzędnicza na początku. Kiedy wchodzisz, wiesz, jako wolny strzelec i ty masz tylko robić zdjęcia. Się okazuje, że trzeba jeszcze na przykład wpisywać kartę tam różne. Kiedy wchodzisz, kiedy wychodzisz, ewidencję czasu pracy, wypisywać albo prosić o delegację, prosić o samochód, kwity o wolne. Różne inne dokumenty, to mnie wtedy bardzo zaskoczyło. Ta machina urzędnicza, która no, jest wymagana, bo są różne przepisy, potem nikt to wszystko kontroluje, czy organy nadzoru, to mnie wtedy bardzo zaskoczyło. Potem można było przywyknąć. A w momencie, kiedy przestałem pracować w kancelarii i mogłem znowu pracować z politykami, ale już na zasadzie takiej no, współpracy, czy umowy o dzieło, czy na firmę i tego nie mam, to taki jakiś balas taki na balonie zrzucił, nie mogłeś wyfrunąć. No bo skończyłeś robotę u prezydenta, tak? I zacząłeś w Nowoczesnej. Dla Nowoczesnej zacząłem wtedy pracować, tak. Skończyła się Nowoczesna i pojawił się PSL. Kosiniak-Kamysz. Kosiniak-Kamysz. Tak. Ale to właśnie, to taka ta robota, tak? Dobra, dojdźmy do Kosiniaka. No. Ten Kosiniak przyszedł do ciebie, czy ktoś, może nie on bezpośrednio, tak, ale ktoś od niego przyszedł do ciebie i powiedział: przyjdź do nas robić, bo wiemy, co robisz, jak robisz i widzieliśmy to. Nie, to nie tak było. Jak pracowałem z Nowoczesną w Sejmie, wtedy PSL również poszukiwał kogoś, kto by w inny sposób dokumentował ich pracę, więc mieliśmy taki epizod, że przez krótki czas pracowałem dla prezesa Kosiniaka-Kamysza i my się w tym czasie bardzo polubiliśmy. On szanował moją pracę, ja bardzo go ceniłem wcześniej jako ministra pracy.
że różnicy wieku. Minister pracy, no. Tym bardziej, że nie ma dużej różnicy wieku między nami, chyba 4 lata. To i on jest młody. Wtedy był jeszcze młodszy. Pamiętaj, że to my się zestarzaliśmy wszyscy. I mi był fajny flow, naprawdę. Dobrze się dogadowaliśmy, robiliśmy się. I namawiałem wtedy prezesa Kosiniaka-Kamysza, że no, warto by było, żeby startował w tych wyborach prezydenckich. Bo wtedy też będzie inny tryb jakby pokazywania jego osoby. Mm-hmm. Pod względem fotograficznym. To są najfajniejsze wybory dla fotografa tak naprawdę. Kiedy skupiasz się na jednostce i dopiero tym, co się dzieje wokół tej jednostki, czyli wokół tego kandydata, buduje się historia, tak? Miejsca, ludzie, sposób, w jaki przechodzi i to wszystko działa, to się udało. No, to na pewno nie po mojej namowie, tak? Tylko po jakichś tam swoich rozmowach z doradcami wystartował. Mnie zadzwonił Łukasz, słuchaj, to biorę udział w tych wyborach, to musimy coś zrobić, jak już jestem, to musisz mi zrobić materiał. Dobra, i teraz tak, na plakatach wyborczych, tak, kandydat każdy jest, tak powiem, bardzo sztywny, tak, i taki bardzo, ja nie mogę patrzeć na te zdjęcia, to są dla mnie zdjęcia dowodowe, wycięte, wklejone. Z dużo ładniejszym światłem. Teraz tak. Teraz tak. Ale da się zrobić plakat wyborczy, żeby on nie był taki sztywny? To jeszcze jest kwestia podejścia jakby klasy politycznej do tego. No właśnie, bo chcę zapytać, czy da się, czy politycy są sztywniakami, którzy ten swój wizerunek, nie wiem, budowali od 20 lat i nie da się go już zburzyć i on ma być taki, wiesz, sztywny. Czy da się, czy są jednak elastyczni i potrafią, wiesz, posłuchać kogoś innego, czy jednak ich racja jest najbardziej. Jak się zaczynają wybory, to mnóstwo agencji PR-owych, takich agencji politycznych bierze w tym udział. I na pewno jest tak, że są robione badania, czego ludzie oczekują. Albo jak ma wyglądać ten kandydat. Oczywiście nie powiedzą ci, że ma mieć niebieski krawat i białą koszulę. Natomiast jaki ma być odbiór tego zdjęcia? Więc ta nasza klasa polityczna to jest reprezentacja naszego społeczeństwa. Więc o tym, niestety społeczeństwo o tym decyduje, jak te zdjęcia potem są robione i kogo chcą widzieć na tych zdjęciach. Dobra, ale myślisz, że bardziej kandydat w koszuli i marynarce jest bardziej, nie wiem, bardziej ciepło odbierany niż ten, nie wiem, w samej koszuli i taki wyluzowany? To się wszystko zmienia. Ja nie zapomnę pierwszą taką kampanię parlamentarną. Widziałem w inny sposób zrobioną w krajach skandynawskich. Mhm. Oni robią to przy świetle naturalnym. Nie błyskają, robią to w miejscach, które są dla nich ważne. Potem zaczęło to faktycznie być adaptowane do tej naszej polityki, wizerunku politycznego. I to mi się zdecydowanie bardziej podoba. No, ale ten to, wiesz, człowiek, ociepla, tak. No, pokazuje ciepła, człowieka. Tak? Pokazuje człowieka. No, już wybieramy ludzi, nie maszyny. Niektórzy wybierają prezesa. Niektórzy przewodniczącego. Tak, jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, żeśmy zaczęli o tej, no, że zostałbyś politykiem. Nie, tak naprawdę, co byś robił, jakbyś nie robił zdjęć? Nie, powiedziałem ci, to no. Prawda. Ja w podstawówce miałem zostać księdzem. No. Sam sobie to wymyśliłeś? Tak. Potem stwierdziłem, że bardzo chciałbym iść na medycynę, żeby ratować ludzi. Doszedłem do wniosku już w liceum, że nie byłbym w stanie chyba sam ze sobą się pogodzić w przypadku pierwszej śmierci pacjenta. I to mnie bardzo straszyło. Gdyby nie ten zawód, no bo bardzo moi rodzice chcieli, żebym został prawnikiem. Więc może bym był prawnikiem.
Może bym był architektem, ale już na pewno nie księdzem. No co, nie podoba ci się to, co tam... No w czarni każdemu dobrze. Dobra. Powiedz mi jeszcze, czy ty zawsze byłeś taki w garniturze? Nie, nie zawsze. No. Nie zawsze. Wszystko się zaczęło od tego, że bardzo najlepiej ubranym fotografem w Polsce był kto? Wojtek. Wojtek Olkuśnik. Był taki moment, że przyszedł Wojtek do zespołu i Wojtek miał wszystko dobrane perfekcyjnie. Tak. Jak miał lamówki na butach, to one były kompatybilne z poszetką oraz z krawatem. Poza tym, że Wojtek jest wysoki, szczupły, więc ten garnitury wyleżały na nim świetnie. A my w kancelarii myśmy w pewnym momencie mieli szyte garnitury i koszula. Tak, żeby godnie reprezentować najwyższe stanowisko państwowe, zwłaszcza te osoby, które były blisko prezydenta. Więc chodziliśmy... Ty byłeś urzędnikiem... jak się jakie miałeś stanowisko? Nie, miałem stanowisko starszego radcy. Tak, nie było stanowisk fotograficznych. No właśnie, do tej pory nie ma stanowisk fotograficznych. Radca jest... Starszy radca to jest takie średnie stanowisko urzędnicze w kancelarii. Tam jest młodszy radca, radca, starszy radca, specjalista. Specjalista radca. Starszy specjalista, główny specjalista i potem był jeszcze ekspert chyba. Jest taka gradacja. Taka gradacja. No. I pokój 110. Tak. Najlepsze jest to, że bez względu na to, w machinie urzędniczej, czy jesteś dobrym fotografem, czy słabym fotografem. Ja dla fotografii rzuciłem studia, potem próbowałem wrócić, no ale nie mam skończonych tych studiów, więc nie mam skończonych, nie ma dyplomu, nie mam wyższego stanowiska. Czyli wykształcenie ma znaczenie. Czyli musisz pójść i skończyć. W końcu skończyć studia, tak. Ale wiesz, gdzie się kończy teraz studia, nie? Szybko można... skończyć u naszych politycznych władz. Nie mam pojęcia. Ja raczej będę wrócę na uniwersytet. A nie, to robisz MBA w miesiąc czasu, coś takiego. Żeby mieć MBA, musisz mieć najpierw magistra chyba. A to magistra też można pewnie, wiesz, na której szybko... Nie będę próbował. U ojca Tadeusza skończyć magistra, zostać dziennikarzem. Niech tak działają. No, my jesteśmy innego trybu nauczeni. Dobra, dzięki Łukasz bardzo za rozmowę. Ja mam nadzieję, że nie przynudzaliśmy za długo, że jakoś to tam nam poszło i że my się będziemy widzieć na robocie i ten nasz zawód fotoreportera nie padnie. Trzymamy kciuki za ostatnich dinozaurów, którzy jeszcze, że tak powiem, zostali. Nie dajmy się i fotografujmy i tyle. Dzięki raz jeszcze. Dzięki serdecznie.